Wakacje coraz bliżej, a twoja waga nie ma dla ciebie litości. By szybko wrócić do formy, oprócz sportu, pamiętaj także o zdrowej, ale i smacznej diecie. Zrób fit chlebek bananowy. Do dużej miski wlej 70 ml oleju rzepakowego, koniecznie z pierwszego tłoczenia, i 120 ml płynnego miodu pszczelego. Weź trzepaczkę i dokładnie wymieszaj ze sobą oba składniki. Następnie przygotuj dwa jajka i dodaj do mieszanki. Uzbrój się w cierpliwość i przystąp do mieszania masy. Ubijaj tak długo, aż będzie puszysta. W chlebku bananowym nie może oczywiście zabraknąć głównego bohatera. Obierz ze skóry dwa dojrzałe banany, a następnie pokrój je w plasterki. Przy pomocy widelca rozgnieć je na papkę. Tak, nie jest to najłatwiejsze, ale bez obaw, zaowocuje. Bananową papkę dodaj do ubitej wcześniej masy. Miksturę zalej 60 ml mleka. Dodaj jedną łyżeczkę sody oczyszczonej, jedną łyżeczkę ekstraktu z wanilii, jedną łyżeczkę cynamonu i pół łyżeczki soli. Całość dokładnie wymieszaj. Zbliżamy się do finału. Do masy wsyp 230 g mąki orkiszowej. Wymieszaj, ale nie przejmuj się, jeśli zostaną małe grudki. Dodaj 50 g swoich ulubionych orzechów i jeszcze więcej bananów. Całość ponownie wymieszaj. Będzie ci potrzebna prostokątna foremka. Najlepiej w rozmiarze 12 na 25 cm. Rozprowadź w jej wnętrzu roztopione masło i oprusz bułką tartą, żeby mieć pewność, że ciasto się do niej nie przyklei. Przełóż masę do foremki. Na wierzchu posyp cynamonem. Włącz piekarnik, a następnie nastaw go na 170 stopni. Gdy będzie nagrzany, włóż do niego swoje dzieło i piecz je przez około godziny. A potem miód, suszone owoce i sztućce w dłoni.